Witam Was serdecznie w podsumowaniu pierwszego sezonu kariery widzów w FIFA 18. No więc zacznijmy od najważniejszego, czyli od lokaty w tabeli. Tutaj, jak można zauważyć, zajęliśmy 6. miejsce, 1 punkt za Liverpoolem. No, trochę szkoda, ponieważ jedno oczko wyżej i gralibyśmy w pucharach europejskich. Aczkolwiek kogo to obchodzi. Jak widać, zacięty bój był również o zwycięstwo w lidze. Tutaj zarówno Manchester United, jak i Arsenal mieli po 30, no Boże, co ja gadam, po 76 punktów. Aczkolwiek bilansem bramkowym ligę wygrywa Manchester. No i dobra, no to przejdźmy teraz do statystyk zawodników, czyli czegoś, co pewnie Was również interesuje. Najpierw zobaczymy statystyki zawodników takich ogólnie najlepszych z ligi, a potem przejdziemy zobaczyć, jak tam każdemu z Was osobna szło. Najlepszym strzelcem tutaj bezapelacyjnie został Eden Hazard. No i to tyle z tych ciekawostek. Zobaczmy nas. Z naszego klubu najlepszy był Pies z 12 trafieniami. Zaraz za nim Power z 11. Widać, kto tutaj na live uczęszczał najczęściej. No i tutaj jest nasza nadzieja drużyny klubowej. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale nieważne. Chodzi mi o to, że najwięcej asyst ma zawodnik naszego klubu, czyli Power. O więc wielkie brawa. Tak. No i również wysoką lokatę ma Pies. Także tutaj, jak widać, się zamienili pozycjami. No i jeszcze możemy dostrzec Norka, co pokazuje, jak drużynowo nasza drużyna gra, oraz rozpuszczalnika. Także w asystach już jest bardzo solidnie. Następnie przechodzimy do czystych kąt. Tutaj naprawdę bardzo często się bramkarze naszej drużyny zmieniali, więc każdy ma z osobna parę czystych kąt. Najwięcej jednak ma Bartek Wójcik. No i 6 czystych kąt. No i jest też Extreme z 4 czystymi kątami. No i to tyle w zasadzie. Bardzo często się bramkarze zmieniali. Czerwonych kartek niestety nikt nie dostał, czy tam niestety w zasadzie, no ale nie było agresora żadnego, o dziwo. No i teraz przejdziemy do statystyk zawodników. Tutaj była mała jedna klapa, ponieważ jak możecie zauważyć, niektórzy mają poniżej overalla wyjściowego. Jest to spowodowane tym, że, no zresztą wam pokażę, przy tworzeniu zawodników zagapiłem się i nie ustawiłem odpowiedniego wieku. I na przykład tutaj Kupson ma 33 lata, ale w nowym sezonie zostało to już skorygowane. Wszystko zostało naprawione. Okej. No i teraz chwila koncentracji. Tak. Wasze statystyki wszystkie będą się znajdowały tutaj. Dobra. No i możemy zobaczyć, wejdźmy na statystyki, co to są atrybuty, finanse, a kogo to obchodzi? Atrybut, a to też nie. No to zobaczmy. Tutaj wnuczek, ten ktoś, to nie wiem co to jest, ale wszyscy zawodnicy, co mieli 0 występów, co świadczyło o tym, że nie uczęszczali na live'y, po prostu zostali zamienieni za nowych już w nowym sezonie. W ramach takiej kary za nieuczęszczanie. Możemy zobaczyć Klimus. Tutaj 2 czyste kąta. Tak jak mówiłem, bardzo często się bramkarze zmieniali, rotowali. Tutaj Extreme 4 czyste kąta, również jako bramkarz. No i kolejny bramkarz 8 czystych kąt. No to jak możecie zobaczyć, jakby wszystkie zsumować, to bylibyśmy jako jeden taki prawdziwy bramkarz w czołówce z czystymi kątami, ale no niestety. No, tutaj zobaczmy. Dominik Kuklicz rozegrał praktycznie każde spotkanie. Nie wiem, czy jakieś opuścił. Chyba jedno opuścił, bo jest nieparzysta liczba, a powinna być parzysta. Albo nie, bo to też puchary. Ale to jakieś i tak chyba opuścił. Za jego kadencji było 13 czystych kąt. Jedną bramkę zdobył. O. Jako obrońca to całkiem przyzwoicie. Następny jest nasz doświadczony również środkowy obrońca Kuba Sidor, co również miał zły wiek wpisany.
ale również bardzo dużo grał. Miał dwie bramki. No i to tyle. Shinai Hiro to tak w sumie tutaj tylko dzięki temu, że był obrońcą, grał w zasadzie. Także jeżeli to oglądasz Shinai Hiro, to ciesz się, że miałeś taką pozycję, a nie inną. Bo gdybyś miał inną, to byś na pewno nie miał tylu występów, bo tak często cię znowu nie było. Tutaj również warto podkreślić Wikę. No tutaj nie udało się zdziałać w ofensywie, ale no cóż. Dawka też tutaj za bardzo, no też miał zły wiek. Kacper Plichta, no mam nadzieję, że w nowym sezonie będzie aktywniejszy, co tu dużo gadać. Norek tutaj również dużo spotkań, 4 bramki, 7 asyst, myślę, że jak na defensywnego pomocnika bardzo ładny wynik. Tutaj kolejni zawodnicy do wylotu, no i jest Snickersik, no to po prostu 8 bramek, 3 asysty. Edek, czyli ja czasem sobie też dałem pograć, 5 bramek, 5 asyst. Kupson, 2 bramki, 6 asyst. Power, tutaj rekordowe 14 bramek, 15 asyst, bo to się liczy ze wszystkich rozgrywek, mimo że niektórych nie grałem. Lusiek, tutaj jest ciekawa sytuacja, aż poświęcę temu sekundkę. Otóż Lusiek w pierwszym spotkaniu sezonu dostał kontuzję na 7 miesięcy. I mimo, że był na live'ach, to nie mógł się rozwijać, nie mógł grać. Ale i tak, 8 spotkań, 3 bramki, 5 asyst, to przyzwoita statystyka. Rozpuszczalnik, 7 bramek, 6 asyst, Dawidowski 4-1. No generalnie można zauważyć, że te osoby, co mają pod 40 występów, zwłaszcza w ofensywie, to no zwykle występowały po prostu, tak, że to jest szacuneczek. Pies 17 bramek, 11 asyst, czyli również świetny rezultat. No i to tyle. Teraz jeszcze za chwilę ukażą się najlepsze akcje sezonu. Zachęcam Was do głosowania w komentarzach. No i to tyle. Która po prostu akcja była Waszym zdaniem najlepsza, najładniejsza? Jeżeli chcecie coś w następnym podsumowaniu, żebym dodał, czego tutaj nie było, żebym coś sprawdził, czy coś innego, to możecie napisać. Każdy pomysł jest oczywiście brany pod uwagę. No i to tyle. Do usłyszenia. Czekaj. Pokaż, że umiesz grać power. A dokonać power w nocy. Jaki gol! Jaki gol power! Na stabil dupy. Przeciwnikom się przyda. 690? Dzięki wielkie. Jak przesadził. Zapisujemy do najlepszych bramek sezonu. Kiedy Liga Widzów? Ja bym dał zgodne słowo. A postaram się robić Ligę Widzów, ale tam jest strasznie słaba aktywność. Przez co tak nie ma. Ale jak zasadził. Ja cię kręcę. Jeszcze jaki ważny gol. To się nazywa power. No to się nazywa power. Jak huknął. Proszę bardzo. Ale się zdziwiłem w sumie. To nie jest coś najzimniejszy, to prawda. Jaki gol! Jaki gol! Wysokie lotą, dostałem ci szynkę. Boże, trafeum. Zapisujemy tą brameczkę za sekundeczkę. Jaka brama! Power tutaj, taki dzikus. I bang! Kurcze. Kto by się spodziewał? Jeszcze ja dostałem, zobaczcie. Fabiański w ogóle na bramce. Jaka piękna brama. Nie spodziewałem się. O, nie zaczęliśmy. Na połowie wysokości bramki. Tak, z tym jak interwencja. A śmieszmy się tego.